Mocne wrażenia mogli liczyć wszyscy ci, którzy na pływalnię Koral wybrali się w Mikołajki. 5 grudnia odbyły się tu Mikołajkowe Zawody Pływackie. Mikołajkowe Zawody Pływackie to dobry sposób na integrację, jak słyszymy teraz, nie tylko mieszkańców naszej gminy. Tak, no bierze około 100 zawodników udział i to z różnych części województwa świętokrzyskiego, oczywiście najwięcej z naszej gminy i tutaj z miasta Kielce. Natomiast no, jest to znakomita popularyzacja naszej krytej pływalni Koral, ale również no, taki czas, gdzie można się zrelaksować, trochę jest emocji, trochę zabawy, no i są nagrody, są medale, także no, warto w takich zawodach brać udział. Udział w nich wzięła rekordowa liczba uczestników, a wśród nich również zawodnicy spoza granic województwa świętokrzyskiego. A było o co powalczyć, bo nagrodą główną był dron. Chcemy, aby ten obiekt był obiektem, który żyje cały czas, dlatego organizujemy nietuzinkowe imprezy, dlatego są zawody nawet nocne i są zawody mikołajkowe. No każdy wie, że jutro jest Dzień Mikołaja, dlatego my nie chcemy być w tyle. Chcemy zorganizować coś, co przyciągnie publiczność i zawodników i muszę powiedzieć nieskromnie, że nam się to udało, bo było około 100 zawodników, nie tylko z gminy Morawica, nie tylko z Kielc, ale z całego województwa świętokrzyskiego. Czyli sukces. Czyli sukces. W tym roku mieliśmy wyścig specjalny o super nagrodę, którą był dron. Z tego, co zaobserwowaliśmy, to ten wyścig cieszył się największą popularnością i będziemy to kontynuowali w roku. Wszystkich marzeń, oby listy, które napisały, żeby do nich wszystkie nagrody, wszystkie prezenty dojechały i co tylko im się zamarzy, niech im się spełni. No i oczywiście, jak to na basenie, żeby wszystkie dzieci umiały pływać. Na zakończenie puchary dla najlepszych wręczył wójt gminy Morawica Marian Buras wraz z prezesem krytej pływalni Koral Wojciechem Ostrowskim.